Jaki dzisiaj mamy szpital do obczajenia? Co to w ogóle za znaczki dali? Tarcza pomiarowa, proszę nie ruszać. Skanowanie 3D budynku, ty patrz. Ciekawe. Ciekawe. Puk, puk. To nie ch**a. Trzeba iść naokoło i przez tamtą bramę próbować się wbijać. Jesteśmy już w opuszczonym szpitalu. Został opuszczony dosyć niedawno. Wow. Bardzo niedawno. O panie. No to żeśmy trafili chyba fajną miejscóweczkę. Stara się, jak świecić latarką, stara się nie świecić po oknach, nie? No. Ty, tu się światło świeci. Ale jaja. No dobra. Nic kompletnie. Ale numer. Akumulatory, patrz. Ale numer. Zasilanie awaryjne. Ty. Tu wszystko jest. Jakbyśmy byli jednymi z pierwszych. Coś brzęczy, no. Oho, wszystkie bezpieczniki są. Ale numer. Fartowna miejscówka jak na razie. Pomieszczenie techniczne. Łączność. Serwer. Możliwe. Albo może być centrala telefoniczna na wewnętrzne telefony w szpitalu. No. Bo na serwer tu jest za mało złączek tych RJ-kowych, a dużo jest jakichś takich wewnętrznych, wielożyłowych i są widać telefoniczne kable. No ciekawe. No jak windy będą... O nie, nie ma guzika na windy nawet. Jest! Windy nie działają. Kotłownia. O! Chyba lekko, okej, dobra. Spoko. Wody nie ma. Zabranie artykułów sterylnych. No, to tu będziemy mieli labirynt. Stacja uzdatniania wody.
tu kiedyś w tym szpitalu byłem ze skręconą kostką. Stare czasy. Ja mówię, że tutaj byłem kiedyś ze skręconą kostką w tym szpitalu. Wentylatory. No tak, na razie wyłączę światło, że jakby tutaj jakiś cieć był, żeby nie zwracać uwagi na nas. Tak, i to jest tutaj, pan, zostawiliśmy samochód. Ciekawe, dokąd dojdziemy tutaj. Najlepsze jest to, a tu jest kamera, ale chyba nie działa. Nie działa. Wyłączona. No i dobrze. Zaraz na górę idziemy. No tu jest przejście do tego budynku, widzisz. To tutaj bankowo będzie zamknięte. Budynek F. C. To nie ma co liczyć, ludzie otwarte. Idziemy z powrotem na pięterko. Ślady jakieś są. Aha. To całkiem niedawno chyba. Może jakieś, wiesz, bezdomni albo ćpuny tu łażą. A, to nic. Ty patrz. Mhm. O, pracownia rentgenowska. To już zamknięte. Pracownia rezonansu magnetycznego. Ciekawe. Rehabilitacja. I chyba jakiś oddział dziecięcy. Puste bardzo. Wentylacja. Tu już prąd odłączony. Co to było, nie? Ciekawe. Musimy znaleźć salę operacyjną. Oby. Blok operacyjny. To gdzie te sale były? To jest blok operacyjny. Czyli te sale, gdzie były te z sufitu wystawały, to musiało być sala operacyjna, tamte oświetlenie. Co ty gadasz? Wszystko powyciągali. Bandytstwo. Co to? Pewnie tak. Mogliby coś zostawić ciekawego do obejrzenia. Zagrożenie biologiczne. Tak. Tak. Sala covidowych. Co te kuli w ogóle, nie? Takie dziwne. Nie wiem, czy to nie rozumiem. Bez sensu. Następne schodki. Chodźmy za to. Noszę, patrz, jakie stare noszę jeszcze. Drugi oddział chirurgii dziecięcej i chirurgia ogólna.
No, tu widać, że chirurgia dziecięca. Zdobiona ściana. Ale puściucha, ja nie mogę. Kuchnia. Dochodzimy na strych. Ten blok okazał się kompletnie pusty. Ale może na strychu coś ciekawego znajdziemy. A raczej nie. Kos gaśniczy. Ty jak zaczęło lać tam w ogóle? Ale numer. Zagraje? Nie ma tragedii. Bardzo dymo. Oho. Ciekawe, co zrobią z takim dużym obiektem w środku miasta. Czy będą go wyburzać? Czy go zaadaptują do czegoś innego? Zamkniemy, żeby woda nie leciała. Co złego, to nie my przecież. Wszystko wymiecione. Co masz? O! Takie fajne schodki. Wentylacja. O pierunie. Zamknięte na moment. Aha, to tylko idzie tam na te kroki. To idziemy dalej, będziemy próbowali przedostać się do drugiego budynku. I wszędzie te tarcze pomiarowe. Może jakiś taki, nie wiem, projekt 3D robią, przebudowy tego czy coś? Budynek, no. Jak budynek, no to tak ma, kurczę, taką solidną budowę. A to wygląda jak pomieszczenie mieszkalne w ogóle. No. Jakiś taki pokój, nie? No. Z łazienką? Tak. Ciekawe. Kurwa, Narnia jest. Narnia? Nie, faktycznie. Dwa Narnia? Mhm. Ciekawe. Prywatna winda. Ty, same tycho. Guten Tag, Passkontrolle. Die Ausweise, bitte. Tak byliśmy, ale szliśmy tam. Teraz idziemy tu. O. I tu mamy przejście do budynku numer 2. Izba przyjęć, oddziały dla dorosłych, pracownia EEG. EMG, cokolwiek to jest EMG. AMG, no to jeszcze bym czuł. No. Fajnie sufit podwieszony. Kiedyś był. Izba przyjęć. O. Co masz? Tam masz klucze do drzwi. Się na portierni, to do portiera trzeba pójść. Dobra. Wow. Coś tu włożyli. Ale żeby wszystko powynosić, nic nie zostawić do urbeksowania, to tak samo jeszcze prąd jest. Chcemy wychodzić. Wręcz przeciwnie. Maszynownia dźwigu. O! A tu już się ktoś łamywał. Pa. Barbarzyńce. Ale
No tu nie mam. Wszystko jest. Na miejscu. Kluczyk? Odłączone, tak? Odłączone. Tak, nie. Tu wskazuje. Czyli otwarty. Nie, zero. Załączone. Cholera wie. Jaka hydraulika potężna tutaj szła. Ciekawe. Coś tego do odpowietrzenia czy coś? Jakieś ciśnienie jest w układzie. Ciekawe. Tutaj można otworzyć windę. O, cię pierunie. Chyba nie. Ale wiesz co? Wiem jak. Tutaj był ten kluczyk zielony. Tym zielonym kluczykiem otworzymy windę. Kurde, jak. Jak w tym. W pokoju zagadek. Trafiłem. Akurat winda jest. Ale zajechane wszystko na sobie. Bartek? No jest. A tu jesteś. Otworzyłem windę. To jest kuchnia 1, za kuchnia 2. Jaka recepcja, ty, ja nie mogę. Tak. To kafe jest kuchnia. Sporawa. Potrawy mączne, potrawy dietetyczne. Coś buczy? Coś buczy. Ciekawe, że jest zasilanie jeszcze w takim budynku. O, moją. Kasowanie, alarmu, o, wysięgniki na kraplowe jeszcze. Ogromne. Dochodzimy do strychu w drugim budynku. O, kup ptaków. O, dzień dobry. O, na strych można było windą przejechać, nawet dwoma. Działeś? Pączka, kurczę. Co? A tu to jakby. O, ho, 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 czekaj, czekaj. Tu się robi ciekawie. I wyszliśmy na taras. To jest spoko. Podłoga pewna. Ze strychu weszliśmy sobie na taki tarasik.
dzieciactwa chyba nie ma. To jest jakiś strych nad strychem jeszcze. Schodki nawet solidne. Chyba. Nie znaję, czy się opłaca. Wiesz co? Na razie nie. Idę tutaj, zobaczę. Bo tu jest chyba maszynownia starej windy. Aha. Maszynownia starej windy. O, się stopił włącznik. O, to tu jesteśmy centralnie na tym. Na izbie przyjęć, tak. Tutaj karetka leży. Mamy wyjście? Nie mamy wyjścia. Uwaga, samochód. Może w rejestracji coś zostało, jakieś dokumenty czy coś? Puściutko. Zawsze warto zajrzeć do szuflady. Nie było warto. Poczekaj. O! A, tu jeszcze coś zostało. Też go przyłącza do gazów. Jaki Bartek muzykalny dzisiaj. Zgłosimy cię do tego, od przedszkola do Opola. O! Wow! Tutaj to chyba rozwaliło jakiegoś pacjenta. Tam zawsze by zaczynało ten, kurwa. Podłogę myć? Tak. Faktycha, no. Pani Zosia. Podgrzewacze do wody. Albo jakieś filtry. A zbyliśmy. To jest ta winda, którą otwierałem. Aha. Pewnie, że tak. Otwarte? Co? Otwarte? Nie. O, myślałem, że... Czekaj, bo tutaj mamy... Tutaj nie, ale na tym piętrze byliśmy, bo ja tam windę otwierałem. No, to jest kółeczko, tu nie wyjdziemy. Tam nas nie było też. Pracownia EMG. Co to jest ta EMG? Mercedesy to tuningowali. Nowa ta, nowa flota. Tak. Jest kompletnie. Nie no, myśmy tu byli. Pewnie, że tak. Wchodziliśmy tędy. Tam będziemy mieli ten łącznik. Jest, jest, jest. Czekaj, to z obydwa budynki żeśmy zwiedzili już. No tak. Wow. Drzwi ejakulacyjne. Nie zrobimy ejakulacji, bo nie ma klucza. Ale tu jest wyjście na Egites.
No nic, wychodzimy. Aha, tak, tędy żeśmy przyszli. Wychodzimy stąd. Idziemy, może poszukamy jeszcze jakiegoś innego obiektu. O, dziękujemy. To jest piękne po prostu.